Witajcie na kanale Zegarmistrz. Przed nami dzisiaj zegarek marki Eberhard z przypadłością nieprawidłowo działającego kalendarza, a i mechanizm już wykonuje jakieś psikusy i nie zawsze jest punktualne. A więc czas dobrać się do naszego zegarka. Nasz zegarek ma problem również ze stoperem. Wskazówka godzin stopera nie jest we właściwym położeniu. Pewnie i wy, drodzy widzowie, zastanawiacie się, jak to się stało, że ta wskazówka zmieniła pozycję. Otóż prawdopodobnie jest to ślad, że ktoś był przed nami w tym mechanizmie i próbował coś zdziałać. Teraz w krótki sposób sprawdzimy, czy wszystko jest w należytym porządku, jeżeli chodzi o działanie stopera. Nasza wskazówka jest we właściwej pozycji. Teraz zdejmiemy zespół automatycznego naciągu i zobaczymy, jaki jest stan mechanizmu. I oczywiście pamiętamy, że nie rozbieramy przystawki.
bowiem przystawka jest robiona wyłącznie w fabryce. Nasz mechanizm nosi ślady starej oliwy, która jest już zużyta, jest sucha i straciła swoje właściwości. A więc musimy rozebrać mechanizm i oczyścić ze starej oliwy, a następnie zakonserwować nową oliwą, aby wszystko działało jak należy. A teraz małe czary-mary i nasz mechanizm jest oddzielony od przystawki stopera. Nasz mechanizm nosi ślady starej, zużytej oliwy. Wszystko to musi być oczyszczone, a więc zabieramy się do roboty. Oczywiście od strony przekładni chodu również mamy ślady, które wskazują na starą oliwę.
Nasz zegarek jest odrobinę namagnesowany, a więc poczekamy do rana, a na dzisiaj koniec pieszczot tego mechanizmu. Jutro, kiedy zacznie się dzień, zaczniemy walkę od nowa.